Patrycja z teściową idą na spotkanie z Magdą, by po raz pierwszy zmierzyć się z tematem sukni ślubnej. Cześć! Cześć. Suknia ma być na patencie. Generalnie to tutaj wszystko, co się znajduje, to znajdzie się w projekcie, który zaraz będę robiła. I ten delikatny dół połączę sobie z taką koronkową górą. No i to jest dopiero sam początek. Teraz muszę się zabierać do rysowania i biegnę do pani krawcowych, bo jeszcze musimy zrobić konstrukcję tej sukni zupełnie nową. Wszystko przygotować do pierwszej miary, więc pracy jest dużo. To będzie suknia, oprócz tego, że piękna, szlachetna, to będzie i ekonomiczna, i ekologiczna. Chciałam zastosować tutaj wszystkie piękne fragmenty tkani i dzisiaj nie zobaczysz całej sukni. To jest dopiero pierwsze spotkanie i pierwsza przymiarka. To chodź, Patrycja, porywam cię. Proszę bardzo. Tu cię postawię przy lustrze. Teraz będziemy modelowały szkielet twojej sukni. Jeśli chodzi o głębokość dekoltu... Ja nie wiem, czym go nie pogłębiła trochę bardziej. Jeszcze? Że jeszcze to tutaj, tak? Tak. Ten element? Dobra. Pytanie o rękawy. Czy chciałabyś, żeby twoja suknia też miała rękawek? Taki bardzo zwiewny, delikatny. Więc pytanie, czy coś dokładamy? Niekoniecznie. Tu mam taką piękną bawełnianą koronkę, bo tutaj wszystkie te hafty na tej delikatnej siateczce też są bawełniane. I teraz popatrz, czy chciałabyś, żeby suknia tutaj była jeszcze bardziej bogato zdobiona na górze? To wygląda bardzo ładnie. Od razu tak strojniej. Tak. Jestem pełna podziwu dla Magdy, że w tak krótkim czasie będzie w stanie zrobić sukienkę na miarę dla mnie i myślę, że będzie ona piękna. I tutaj mamy mały psikus. To była pierwsza i ostatnia przymiarka. Następnym razem Patrycja zobaczy ją na swoim ślubie i nie będziemy miały już możliwości korekt w międzyczasie, bo po prostu fizycznie nie ma tego czasu.